tylko nasypiemy ryżu do butelek i zobaczysz, jaka będzie różnica, jak go jak ubijemy i jak zostawimy normalnie, dobrze? Dobrze. To mama nasypie. Ale tyle na co? Tak. A na tą drugą co? No zobaczymy. Leci. Dobra. Teraz włóż patyczek. Ja go ubiję, a ty będziesz... Nie, no włóż na razie patyczek, o tak. I podnieś teraz. Chwyć tak i podnieś. O, widzisz, wychodzi. I teraz zobacz, co będziemy robić. Widzisz, teraz patyczek nie mogłaś podnieść butelki. I teraz będziemy... W drugiej butelce będzie inaczej, bo będziemy ubijać ten ryż. Może to być na kwadrat. Tak, bo jak to ubijał, to wydaje mi się, że robiłem ciasta. Wiesz? Takie ciasto ryżowe? Tak. Ale przygotujemy najpierw. Ej, udało się! Super! To mi się udało, brawa tylko. Najlepiej, dokładnie. Mamie się nie udało, a tobie się udało. Mama jeszcze raz spróbuje. Bo ja cię nauczyłam? Tak, ty to lepiej ubiłaś, zdecydowanie. Widać, że potrafię coś się zrobić? Świetnie, naprawdę. Tak, było tobie się lepiej. Udało. Tak, tobie się udało. A tobie nie. A mi się nie udało. Bardzo dobrze poprawiłaś, Asenko. Nauczyłam się, teraz ty spróbuj. Teraz ja spróbuję, tak. To bardzo dobrze zrobiłaś. Ale śmieszne. A ty myślałeś, że bez lejka się uda? Ty myślałeś, że bez lejka się uda? Tak, myślę właśnie, że się uda. Już trzy butelki. Tak. Dlaczego tak trzy? No próbuję, mama próbuje dalej. To by się udało, a mamy jeszcze nie. Naprawdę. A mogę ja teraz spróbować? Teraz ty, proszę. Dobrze. Ale spróbuj może z lejkiem. Możesz spróbować z lejkiem. O, patrz, teraz mi się udało. Teraz mi się w końcu udało. A ty nie wiedziałeś, kiedy się tobie uda?